Pana 39. sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum. Jest 100% obecnych radnych. Wobec powyższego otwieram 39. sesję Rady Dzielnicy 12 z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu 38 sesji Rady Dzielnicy 12. Punktów mamy w bieżących od A do G, bardzo krótkie. Omówienie nowego statutu dzielnic Bieżanów Prokocin, B w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy 12, C w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym projekt zarządu, D w sprawie przeniesienia środków pozostałych po realizacji konkursu ofert. Tu jest błąd, bo tu nie jest projekt Komisji Bezpieczeństwa, to projekt Komisji Sportu. Punkt E w sprawie listy rankingowej danej projekt Komisji Edukacji, w sprawie listy rankingowej danej powierzonej na 2014 rok projekt Komisji Ochrony Środowiska, G w sprawie pozytywnej opinii o współpracy dzielnicy 12 i wyrażenia uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju samorządu. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma uwagi do porządku obrad? Bardzo bym prosił. Chciałbym Tak, bardzo proszę. Jeden to jest projekt Komisji Infrastruktury i drugi również dotyczy korekty w sprawie wprowadzenia zmian do prognozy finansowej w wydatkowaniu dotyczącego Tak. I to jest dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod tytułem opracowania projektu budowlana wykonawczego dla przedmiotowej dysolarzy. Solarzy, ale nie mam tego projektu odnośnie solarzy. Dobrze. Przepraszam, zagapiłam się, a mogłabym prosić jeszcze raz, żeby pan przeczytał ten, o co to chodziło. O, jest opinia, pozytywna do łapania tego projektu. No właśnie. Tak. Czy ktoś jeszcze grupa radnych? Proszę bardzo. Proszę o wprowadzenie porządku obrad projektu uchwały. Dotyczy zagospodarowania fragmentu działki 235/22 AMR 50 przy ulicy Faciniewi 14 na 7 na porządku. Działki przy ulicy Faciniewi, tak? Tak. Ulicy Faciniewi. Czy ktoś jeszcze chciał grupa radnych? Proszę bardzo. Pan Poborowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, proszę o wprowadzenie dwóch projektów uchwał Komisji Zdrowia. Przedkładam osobne wnioski. Projekt pierwszy będzie dotyczył listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w ramach w zakresie prac remontowych żłobków. Drugi natomiast będzie dotyczył realizacji zadań powierzonych również na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Niepełnosprawnych. Proszę bardzo, ktoś proszę bardzo. Ja chciałem prosić o wprowadzenie do porządku obrad opinii do wniosku o wniosku związkowego w kierunku 10 koordynacyjnego przy ulicy Jana Pawła Jana Pińskiego, czyli w Krakowie Rządce. Na 23. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w imieniu grupy radnych chciałem przedstawić uwagi projekt uchwały w sprawie realizacji zadań powierzonych na rok 2016 w zakresie budowy modernizacji prac remontowych osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej. Czy to jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę bardzo. W imieniu zarządu chciałbym przedstawić projekt dotyczący opinii nowego statutu dzielnic 12 bieżących Prokocin dotyczącego organizacji i zakresu działania dzielnic. Proszę Państwa, w związku z tym, że ten punkt jest, jak powiedzieć, w punkcie A, to ja tą uchwałę będę wpisywał do punktu A i tu będziemy odczytywać, omawiać. Myślę, że będzie dużo uwag do statutu. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych chciała jeszcze? Nie widzę, bo proszę go, poddaję to głosowanie teraz tak, wszystkie zmiany w porządku obrad. Najpierw myślę, że poddam to tak, najpierw wieloletnie dwie w Komisji Infrastruktury. Kto jest za przyjęciem tych dwóch uchwał w Komisji Infrastruktury? Jednogłośnie, tak? Teraz w sprawie Komisji Zdrowia są dwie uchwały. Już. W Komisji Zdrowia są dwie uchwały. Kto jest za przyjęciem? Jest teraz grupa radnych. Kto jest za przyjęciem?
sprawie działki przy ulicy Paciwie. Jednogłośnie. Ten przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Teraz punkt dotyczący budżet IZT. Jana 23 artykuł. Kto jest za przyjęciem? 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, że dobra do przyjęła. I dotyczy realizacji zadań powierzonego w zakresie szkolnej infrastruktury pokoju. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? 20. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad również tą uchwałę. I teraz kolejny punkt, omówienie nowego statutu dzielnic. Znaczy to jest tak, projekt uchwały opiniujący pozytywnie. Kto jest za przyjęcie tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada również wprowadziła ten punkt do porządku obrad, który będzie procedowany w punkcie A. Stwierdzam, że przyjęliśmy. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i teraz mamy...